Cześć wszystkim, cześć Tadziu. Witamy Was, cześć Agatko. Kochani, tak jak obiecywaliśmy w ostatnim odcinku, dalej pociągniemy sobie dzisiaj temat równowagi. Może krótko przypomnimy, co mówiliśmy na naszej rozmówce poprzedniej. Mówiliśmy m.in. o tym, czy ludzie proroczy są odkorbieni, czy są nienormalni. Także powyjaśniliśmy sobie, może nie wyczerpaliśmy tematu, ale główne jakieś takie rzeczy powiedzieliśmy, że absolutnie nie jest to służba, która jest odkorbiona, która jest nienormalna. Skoro powołał tą służbę Bóg do tego, aby była służbą też fundamentalną w Kościele, to uważamy, jesteśmy w tym zgodni, że tak, nie jest to służba odkorbiona. Są to ludzie, którzy są przejrzyści, czytelni, zrozumiali dla środowiska, do których Bóg ich posyła. Więc nie są to astronauci, tak? No nie. Generalnie są to ludzie mega po prostu normalni, że tak można powiedzieć. W swojej gdzieś tam nienormalności. Tak, w swojej nienormalności, dokładnie. Sięgają rzeczy głębiej, tak. Są to ludzie widzący, ale umiejący przekuć duchowość, tak? Na rzeczy takie bardzo praktyczne. Co bym chciała też dzisiaj, żebyśmy sobie o czym porozmawiali? O takiej równowadze, która jest też związana z jednak tym, aby człowiek wiedział, jaka jest ta jego specjalizacja, tak? Czemu w ogóle też o tym mówię? Dlatego, że no ten temat bycia apostołem, bycia w ogóle prorokiem, tym jednym z darów tych służb, tak? Pięciorakich służb, jest jednak tematem dzisiaj takim na czasie, w sensie, że w ogóle no, bardzo dużo osób określa siebie, że jest prorokiem, że jest apostołem. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy zadaję to pytanie, okej, jesteś prorokiem, ale co to w ogóle dla Ciebie znaczy? Bo w ogóle ja jestem wyznawcą tego, jestem fundamentalistą i w ogóle prorok i apostoł zakładają w Kościele fundament. Są to ludzie, którzy nauczają w Kościele fundamentalnych w ogóle rzeczy, ale są różni prorocy, tak jak Bóg jest różnorodny, prawda? Tak. Są też różni apostołowie i tak dalej. Trzeba po prostu znać tą swoją specjalizację, do czego Ciebie Bóg powołał. I generalnie, kiedy ja rozmawiam na przykład z ludźmi, ale powiedz mi coś o sobie. Do czego Ciebie Bóg powołał? No to jest to taki trudny temat. Trudny temat w sensie, no nie wiem, no jestem prorokiem. Okej, to już wiemy, ale jaka jest Twoja specjalizacja? Co Ty robisz? Nie wiem, jesteś otwieraczem do konserw, powiedzmy, jakby, jak ja to rozumiem, w sensie nie, otwierasz drzwi. Masz taki od Boga dany autorytet, że w ogóle jesteś tym prorokiem, który w sposób nadnaturalny otwiera gdzieś drzwi, potem po tobie wchodzą inni ludzie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ja na przykład z ludźmi dotykam tego tematu, to nie mam rzetelnych informacji. Ja nie mam tych informacji takich klarownych, że człowiek wie, jaka jest jego specjalizacja. Raczej to jest taka ta informacja, no jestem prorokiem, ale to jest dla mnie za mało. Za mało i właśnie z uwagi też na to, że ludzie nie wiedzą, jaka jest ich specjalizacja, dotykamy tak zwanego tematu braku równowagi, bo człowiek tak naprawdę nie wie w konsekwencji, co ma robić. Skończyłem studia, tak? Ale o jakim kierunku? Kim tak naprawdę w ogóle jesteś? I moje doświadczenie z ludźmi jest właśnie takie, że no nie wiem, a jak już na przykład człowiek wie, to często też dotykamy takiego tematu, to dlaczego tego nie robisz? No też nie wiem. Jakie Tadziu, Twoje jest na przykład doświadczenie? Ja jakby obserwując w ogóle ludzi, ale też i w głównej mierze siebie, to jest też kwestia jakby braku znajomości samego siebie. Ludzie po prostu sami nie są pewni w ogóle kim są, w ogóle tak po prostu. Bo jeżeli człowiek sam o sobie jest w stanie powiedzieć, no nie wiem, lubię, nie wiem, jazz na przykład, lubię, nie wiem, disco polo, w ogóle to już coś tam człowiek na przykład wie, co lubi, czego nie lubi. Czy to jest poprawne, czy nie, to jest inna historia. Ale ten człowiek może sam o sobie coś powiedzieć, na przykład, nie wiem, nie mam problemów w kontakcie z nowymi ludźmi. Czyli jestem w stanie pójść, powiedzmy, do jakiegoś człowieka, mu coś powiedzieć i nie stanowi to dla mnie bariery lękowej. Czyli ten człowiek już mógłby się przeczytać, że okej, to jest taka fajna rzecz, ale znowu na przykład nie mam rozkminek, nie wiem, 5 nocy nie śpię, bo rozkminiam o jakiejś tam rzeczy, nie mam czegoś takiego. Ale właśnie chodzi o to, że jakby z mojego doświadczenia wiem, że ludzie nie zadają sobie sami pytanie, nie zadają sobie pytania, kim tak naprawdę uważają, że są. Nie chodzi o urzędy, bo to w ogóle ja uważam, że to jest bzdura. W ogóle cały czas szukanie, kim jestem, gdzie mam być, no jestem posłany do narodów. Ale co to znaczy? Czemu akurat tak daleko w ogóle, zamiast być normalnie tu i teraz? Bo to jest, tu i teraz jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Mogą być i potem, nie wiem, narody, mogą być, nie wiem, pingwiny potem do ewangelizowania, do głoszenia w ogóle i tak dalej, ale chodzi o to, że tu i teraz bądź po prostu normalny. Zrób to, w ogóle to, co w pewien sposób lubisz, a jeśli człowiek jest na przykład niezłożony, czyli to brakuje mu jakichś, powiedzmy, nie wiem, prawidłowych elementów, no to fundamenty wiary, układamy po prostu te rzeczy i ten człowiek jest jakiś. Ma jakąś swoją psychofizyczność, jeden jest bardziej wesoły, drugi jest mniej wesoły i w ten sposób też rodzą się różne rzeczy, do których oni są, nazwijmy to, powołani. I to jest taka właśnie dziwna rzecz, że ludzie nie wiedzą sami o sobie nic, w ogóle nie wiedzą, czy są lękliwi, czy są bardziej do przodu, bo przecież tacy ludzie są. Tak. Ja pamiętam kiedyś, Artur, siedzieliśmy siedziałem ja, jeszcze jedna osoba i Artur, i on powiedział do mnie taką rzecz, że ty to jesteś taki człowiek, że ty powinieneś zacząć robić i nie myśleć. A do tamtego powiedział taką rzecz, że a ty zanim coś zrobisz, to pomyśl. I generalnie to są dwie różne cechy osobowości i każdy z nas jest inny i teraz każdy będzie też robił inną rzecz, ale musimy się określić. Okej, ja w wielu miejscach na przykład za dużo myślałem. I to na przykład był bloker, o którym też powiedziałeś, że no dlaczego nie robisz? No bo za dużo myślisz. Mhm. To jest w ogóle też taka rzecz, że w wielu miejscach ludzie nie uwalniają tego, co przychodzi im do głowy, jakkolwiek by to nie wyglądało, w postaci myśli, w postaci wizji w ogóle i tak dalej, czy jakichś tam, nie wiem, duchowych doznań, bo się po prostu boją. Czyli w ogóle sami się nie osądzili też na takim pułapie, że mają z czymś problem. I potem no pytanie, no kim jestem? No kurczę, ale podstaw nie zrobiłeś nawet ruchu. Tak. Generalnie to słowo, które mówi, że temu, kto ma, będzie dodane, prawda? Wielokrotnie jest coś takiego, że ludzie nie korzystają z tego, co mają, czyli nie odczytują rzeczy pierwotnych. Tak. Nie odczytują rzeczy pierwotnych, a kochani, tak naprawdę każdy z nas został powołany i namaszczony do wykonania konkretnego zadania. Nie zadań różnych, ale konkretnego zadania. Kiedy ostatnio rozmyślałam sobie nad Andrew Wommackiem, ten człowiek robi różne rzeczy, ale w ogóle ja uważam, że urodził się, żeby napisać tą książkę Duch, Dusza i Ciało. Tak. To jest objawienie dla Kościoła. W ogóle nikt w taki sposób fenomenalny nie przedstawił w ogóle tematu ducha, duszy i ciała, jak w ogóle Andrew Wommack. Często jest tak, że po czasie dopiero robienia rzeczy podstawowych, tak, człowiek będzie widział tą swoją w ogóle specjalizację i możesz się tak naprawdę urodzić do tego, żeby w konsekwencji w całym swoim życiu wygłosić jedno kluczowe poselstwo. I to jedno kluczowe poselstwo będzie tą rzeczą, do której w ogóle się urodziłeś. W ogóle Bóg Cię powołał i przygotowywał Cię przez większość Twojego życia, żebyś właśnie wygłosił to kazanie. Ale zobacz. I to kazanie będzie używane w różnych w ogóle momentach, nie? Ale to jest kwestia teraz tak, człowiek musi pozbyć się w ogóle jakby swojej dwoistości i takim wewnętrznemu konfliktowi, bo jeśli człowiek jest cały czas w opozycji wobec własnego siebie, to po prostu zbagatelizujesz albo nigdy tego nie zrobisz, do czego człowiek został powołany. Na przykład nie napiszesz takiej książki, tak, bo na przykład się okaże, że to jest za małe, bo jednak coś mi krążyło tam w głowie, nie wiem, żeby pójść do narodów i tak dalej. No okej, poszedłeś do narodów, stamtąd z tego nie ma nic, a ta książka miała zostać napisana. Tak. I to człowiek musi w ogóle być zgodny ze sobą, okej, w ogóle osądzam siebie, na przykład w ogóle to powinienem zrobić. To jest okej, w ogóle widzę, że płynie mi to, piszę tą książkę, powiedzmy, czy nie wiem, piszę jakieś kazanie, w ogóle, czy śpiewam, czy cokolwiek robię, idzie mi to, z tamtym nie do końca mi idzie i widzę, że jest opór, ale ja bardzo bym chciał. Ale to teraz należy osądzić, co to jest, w ogóle, że ty tam bardzo chcesz. Może się okazać, że tak naprawdę ty widzisz siebie źle. Ja to na przykład bardzo często obserwuję, że ludzie widzą siebie tak daleko w ogóle, a nie widzą tych rzeczy, które tutaj są na ich podwórku i oni mają wewnętrzny konflikt. że ponieważ nie zrealizują takiego wielkiego planu, to się źle czują z tym małym planem. Małą rzeczą, że na przykład, nie wiem, komuś na przykład jakim słowem uratowałeś życie. I dla nich to jest w ogóle mało znaczące, bo to nie wiem, no nie jesteś, kurczę, Bożym generałem. I wszyscy chcą być Bożymi generałami, tylko tak naprawdę nikt nie chce na dole po prostu porobić jakichś rzeczy. I jak nie ogarniemy właśnie takich konfliktów wewnętrznych, no to ludzie po prostu utykają. To jest dramat w ogóle. Czyli tak naprawdę cały czas, czegokolwiek byśmy nie dotykali, to i tak wracamy do tematu niskiego poczucia własnej wartości. Także ten temat niskiego poczucia własnej wartości, on jest tak... Jednak kosi żniwo w Kościele, nie? Ale oczywiście. Kosi żniwo, bo tak naprawdę widzę w ogóle tę przestrzeń, że bardzo trudno jest jednak rozpocząć w ogóle działania. Rozpocząć działania. Ja w ogóle w ostatnim czasie rozmawiałam z taką osobą i pytam, bo ona zapytała właśnie mnie, co ja mam zacząć robić. Ja mówię, ale ja nie wiem. To w ogóle nie do mnie jest pytanie. W ogóle to są takie kluczowe pytania, które człowiek winien zadawać Bogu. To w tej intymnej relacji z Bogiem, to w czasie Twojej rozmowy z Nim, czyli w czasie Twojej modlitwy, kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy słuchasz w ogóle różnych kazań, w ogóle rozpoznajesz w ogóle siebie, to od tego Boga, który jest wewnątrz w ogóle Ciebie, Ty dostajesz informację, kim Ty w ogóle jesteś i co Ty masz w ogóle robić. I trzeba okazać temu w ogóle posłuszeństwo, że w ogóle decyduje się dzisiaj wystartować. W głowach można być właśnie tym nie wiadomo jakim usługującym do narodów, ale spójrzmy w ogóle, jakie jest realne przełożenie. Czy w ogóle masz przestrzeń mówienia dzisiaj do narodów? Nie masz przestrzeni mówienia do narodów, więc trzeba zejść z tej drabiny w ogóle na tą tak zwaną w ogóle ziemię. Na swoje podwórko. Na swoje podwórko i trzeba w ogóle dotknąć takiego tematu. Okej, mam dzisiaj takie słowo. Weź w ogóle telefon, nagraj w ogóle to słowo, i w ogóle daj, żeby to ludzie osądzili, ale nie będą mnie tam osądzać. To jak w ogóle chcesz wypłynąć? Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. I to na pewno było od Pana. Tak. To jak chcesz potem mówić do narodów? W ogóle wracając na przykład do służby proroka, no to w ogóle to między innymi na tym polega ta służba, że Ty mówisz, a w ogóle ciało Chrystusa Cię osądza. Nie będziemy ich sądził. To było od Pana, bierz to teraz to, ale ja tego nie chcę brać. Ja nie chcę tego, ja chcę to osądzić. Ja chcę to osądzić. Ja na przykład tego nie biorę. To było z przestrzeni astralnej, ja nie umiem z tego w ogóle skorzystać. Nie biorę tego w ogóle, no to jest nie dla mnie. Być może ktoś, jakiś astronauta z tego skorzysta, tak? Ja na przykład nie. Ale wracając do tego, jak rozpocząć w ogóle... ja zaraz troszeczkę powiem o sobie. Ja przez 11 lat, i zawsze to będę mówiła, bo ja piję ciągle do tego, żeby każdy w bardzo prawidłowy w ogóle sposób zaczął w ogóle to chodzenie z Bogiem. Nie uważam, aby 2-letni człowiek czy 3-letni człowiek naprawdę mógł objąć urząd i Bóg takiego człowieka w ogóle powołuje natychmiast w ogóle do narodów. Ludzie często łapią tego w ogóle Tymoteusza i mówią, a ja mówię, ale to był Tymoteusz. Ale to był Tymoteusz w ogóle. Poza tym, jeśli naprawdę idzie materiał dowodowy za tobą, to ja pierwsza jestem ta, która przyklepie, położy ręce i powiem i uwolnię cię w ogóle do służby. Jeśli naprawdę za twoją usługą idzie potężny w ogóle materiał dowodowy. Kiedyś z Arturem mówiliśmy na jednym z kazań, że jest w historii polskiego kościoła taki człowiek, on dzisiaj już nie żyje, który tak naprawdę jako jedyny bez jakiejś tam szkoły teologicznej został ordynowany na pastora. Po prostu poszły za nim znaki i cuda. Facet po prostu uwalniał słowo wiedzy, uwalniał słowo nadprzyrodzone w ogóle od Boga. Na nabożeństwach działy się znaki i cuda i w tamtym czasie ci, powiedzmy, przywódcy Kościoła, oni nie umieli na to sobie odpowiedzieć. To, czego oni się uczyli w szkole teologicznej, facet po prostu przyszedł, zaczął na nabożeństwie to w ogóle robić, więc ordynowali go po prostu pastorem, idź w ogóle, idź i służ. Wiecie, o co chodzi? Na tej zasadzie. Ale jeśli nie mamy czegoś takiego, no to musimy w ogóle w sposób fundamentalny w ogóle porozpoczynać w ogóle, że tak powiem, działanie w ogóle z Bogiem. I bez tego tak naprawdę prawidłowego zaczęcia funkcjonowania, czyli w ogóle zaczynam robić w ogóle jakieś podstawowe w ogóle ruchy w ogóle z sobą, tak? Podstawowe w ogóle ruchy. Ja na przełomie roku 2015 i 2016 dostałam takie słowo, które uwolniło mnie do publicznej służby, mianowicie, mam to gdzieś zapisane, ale nie będę Wam teraz tego czytała, mianowicie, że jestem znakiem sprzeciwu wobec wszelkiej religii, że w czasach niegodziwości będę prezentowała standard Boży. Ale co to też w ogóle znaczy? Ja w ogóle przez te, powiedzmy, 11 lat byłam przygotowywana do różnych rzeczy. Między innymi moje oczy oglądały różne dziwne rzeczy, różną niegodziwość w ogóle w kościołach. Poruszaliśmy się z Arturem po różnych przestrzeniach. Ja te rzeczy oglądałam, ale ja nie byłam na tamten czas ani gotowa na powiedzenie różnych rzeczy, bo byłam szczochem w ogóle w wierze, nie miałam takiego autorytetu, ale zbierałam materiał dowodowy. Coraz bardziej, że tak powiem, byłam w sobie okrzepła, Bóg kształtował w ogóle mój charakter, ale nie byłam w ogóle na samym początku gotowa, aby wyskoczyć w jakimś kościele i powiedzieć: tak, mówi Pan, tak. Oczywiście i tam, nie wiem, Bóg cię ściąga w ogóle z tego urzędu, tak? Absolutnie. Musiałam rozpocząć w ogóle od podstawowych w ogóle rzeczy w swoim życiu. To jest problem dzisiaj w kościele. Ludzie nie chcą tego, że tak powiem, robić. Czemu? Ponieważ to jest też temat w ogóle związany i z niskim poczuciem własnej wartości, dlatego że od razu chcemy być kimś, i z tematem nieposłuszeństwa. Oczywiście. Nie chce w ogóle człowiek okazać posłuszeństwa w ogóle Bogu. Ale w ogóle, kurczę, ja tak sobie pomyślałam o Jezusie, że tak naprawdę w ogóle ile służył czasu? 3,5 roku? Tak. 3,5 roku było jego efektywnej służby. Chodził tyle lat po tej ziemi, przygotowywał się, żeby się nie zerwać z krzyża. Tak. Urodziliśmy się do wykonania konkretnego zadania. Nie wiesz, w którym momencie będzie epicentrum twojej służby, takiej strategicznej w ogóle, wiesz, nie? Tak jak od dzisiaj gadaliśmy sobie, może wygłosisz jedno kazanie, które będzie taką petardą, że będzie do końca tego, co się nazywa dzisiaj, używane. Ten człowiek urodził się po to, aby wygłosić to. Przez większość swojego życia przygotowywał się. I był normalny. I był normalny, nie? Tak, ja w ogóle, wiesz, ja też za chwilę powiem o sobie, ale jak ja czytam na przykład proroków starotestamentowych, to ludzie popadają w pewnego rodzaju taką wybiórczość. Powiedzmy, no Izajasz tam nasmarował trochę więcej. No, niektórzy prorocy, no jest tam raptem parę kartek. I teraz tak, w paru kartkach zamykamy życie człowieka. Jak się to dobrze czyta, to czasami między powiedzeniem jednym, że Pan coś powiedział, a drugim, że Pan coś powiedział, mija na przykład 8 lat. Tak. I teraz co ten człowiek robił przez 8 lat? No przecież on nie pojawiał się jako prorok, potem znikał w ogóle i potem znowu gdzieś tam wyszedł z dżungli, tylko on normalnie żył. On wtedy też musiał uwiarygadniać w ogóle swoje działanie, bo to nie było tak, że no to zawołamy na przykład Izajasza. Izajasz powie, a przez 8 lat Izajasz nie robił nic. A potem wpada z gęzyłkiem. Dokładnie, no nie ma czegoś takiego. Oni byli normalni. Wtedy, kiedy trzeba było powiedzieć coś do narodu, bo było to ważne, żeby powiedzieć coś do ludzi i poprowadzić w jakimś kierunku, to wtedy było duże, powiedzmy, wow, nie? Tak. Duża rzecz. Ale w normalnych gdzieś tam rzeczach, to przecież oni też funkcjonowali. Oni nie znikali. To nie było tak, że oni się zaszywali w jaskiniach, siedzieli po prostu jak gdzieś tam knur i wychodził raz na jakiś czas, żeby coś tam rzec, bo Pan powiedział. I nie można w ogóle podchodzić jakby do funkcjonowania w ten sam sposób, że gardzimy małymi rzeczami, bo zresztą jest napisane, żeby nie gardzić małymi początkami. To w ogóle między tym wielkim wow, powiedzmy, a potem za 8 lat znowu jakimś wow, jest normalne funkcjonowanie, gdzie ludzi budujemy, gdzie ludziom usługujemy, bardzo często ich ratujemy, podnosimy w ogóle i tak dalej. Jest to normalne działanie. Tak. Czyli jak można powiedzieć, że uwiarygadniamy się przez wiele lat przed ludźmi, tak? I ta wiarygodność się w ogóle jakoś buduje w tych ludziach poprzez proste w ogóle działania, że jak potem ty wpadniesz i coś powiesz, to my powiemy w ogóle, bierzemy to pod uwagę, bo to nie jest gość, który przyszedł, przekręcił pierścieniem i w ogóle wow, a my na przykład nie znamy gościa. Tak. Wiesz, o co chodzi, nie? Czyli tak naprawdę w ogóle należy uwiarygadniać w ogóle swoje życie, należy być człowiekiem przejrzystym w podstawowych w ogóle rzeczach. Tak. Tak, ale to zobacz, jest taka, ja na przykład ostatnio rozmawiałem z ludźmi i zeszło gdzieś się tam na temat po prostu wróżek i różnych innych osób i że te osoby po prostu pokrzywdziły ich na przykład, nie? Tak. I jaki jest mechanizm w ogóle pokrzywdzenia? Mechanizm jest taki, że ten człowiek mówi do jakiejś tam osoby X jakąś prawdziwą rzecz, czyli na przykład duchy wieszcze, które działają przez tego człowieka, mówią mu prawdziwą historię, o czym tylko ten człowiek mógł wiedzieć. I teraz co następuje? Następuje mechanizm uwiarygadniania. Czyli okej, nie mógł nikt wiedzieć, więc na pewno to jest ważne, prorok, czy jakkolwiek, nie wiem, jasnowic, jakby go tam nie nazwał, mówi prawdę, więc co? Słucham go. No i teraz oczywiście, jeśli źródło jest lewe, tak, to w jakimś momencie pójdzie taka petarda do życia tego człowieka, że ten człowiek potem już z takim obciążeniem chodzi całe życie. Ale co nastąpiło? Uwiarygodnienie. Tak. I to jest mega ważne, żeby po prostu w wielu małych gdzieś tam rzeczach uwiarygadniać się, bo my budujemy w prawidłowy sposób tą wiarygodność, nie w lewy sposób. Ja na przykład też kiedyś pamiętam, ja dużo błędów czasami popełniłem z głupoty, nie? Na przykład ja chciałem też wszystko wiedzieć. Przyszedłem do Boga i powiedziałem, Boże, ja chcę wiedzieć, co w ogóle tam ludzie mają, jak chcę to widzieć. Ty, a w ogóle zawiedzą idzie ciężar, nie? Ale oczywiście, że tak. Ale oprócz tego, że tam ciężar przyszedł, to przyszły inne rzeczy. I ja na przykład zacząłem wiedzieć, że ludzie, na przykład szedłem sobie ulicą i tak, widzę, ta zgwałcona, ta chora na raka, tamten na przykład, nie wiem, tłucze żonę i takie informacje mam. I okej, i w ogóle na początku zacząłem się tym po prostu cieszyć, że po prostu widzę i wiem. Ale po 2 miesiącach przyszedł na mnie, jakby zrozumiałem ciężar i mówię, w ogóle jest, wydaje mi się, że jest coś nie tak, bo nie wiem nic dobrego o tych ludziach. Ponieważ ja weryfikuję rzeczy, jestem, jakby fundamentalnie podchodzę do rzeczy, mówię, Boże, w ogóle wydaje mi się, że jest to błąd w ogóle. Jest coś nie tak, że ta informacja w ogóle jest dziwna, jest bardzo taka jednokierunkowa. Widzę i wiem, że to są prawdziwe rzeczy, to nie są lewe jakieś tam głupoty mi przychodzą do głowy, tak. Ale nie widzę w ogóle, nie podniósłbym człowieka. I w którymś momencie, już nie pamiętam, czy czytałem jakąś książkę, czy po prostu przyszło mi do głowy, że mogą stać za tym duchy wieszcze, więc fundamentalnie podszedłem do tej rzeczy, mówię, w takim razie ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, przeklinam ich działanie i w ogóle wyrzekam się wszystkiego, w ogóle co za tym przyszło. No i co? I oślepłem. I nie miałem już wielkiego wow i widzenia, ale jakby na początku sobie pocierpiałem, że nie widzę nic, ale zrozumiałem tak, ale ja nie chcę lewego źródła. Tak. Nie chcę. W ogóle to, co mnie bardzo w ogóle jakby weryfikuje, Jezus powiedział tak, robię tylko to, co widzę u Ojca. Mhm. Czyli my w ogóle jako proroczy ludzie musimy szukać informacji, która pochodzi w ogóle od Boga, a wszystko inne w ogóle nas nie interesuje. Tak. Tadż powiedział tutaj taką bardzo ważną rzecz, że często jest tak, że się autoryzuje nie tych ludzi, co w ogóle trzeba. Ja kiedyś też dostałam takie słowo od Boga, ponieważ jeszcze jak na Kasprzaka funkcjonowaliśmy, ogień był, żeśmy na wszystkich ręce kładli, ogień, 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 ogień. I kiedyś pamiętam, nie będę tutaj rzucała nazwisk, ale dla mnie to było takie, no dla mnie to była konfrontująca taka informacja dla mnie od Ducha Świętego. Mianowicie przyjechał taki człowiek, na którego ja położyłam ręce i uwolniłam w niego ogień. Uwolniłam w niego realną Bożą moc. I potem oglądałam tego człowieka na YouTubie. No, bardzo się wstydziłam. Nasiał kupę zamętu, a Duch Święty do mnie powiedział, a ty jesteś tego sprawcą. Tak. Ja mówię, ja nie jestem osobą, która wypiera takie rzeczy, więc... Biorę na klatę. Biorę na klatę, w ogóle tak. To ja tego człowieka odpaliłam. Ten człowiek sobie coś robił przedtem, w tym samym stylu, ale bez mocy. Tak. A ja, jako urzędnik Boży, odpaliłam tego człowieka. Dodałaś mocy. Ja po prostu dodałam mocy. I to jest to, co właśnie powiedziałeś, to autoryzowanie nie tych ludzi, co trzeba. I wtedy Duch Święty do mnie powiedział, nie będziesz tak po prostu na wszystkich pochopnie rąk nakładała. I to jest też kolejny taki w ogóle temat, nie, że kiedy autoryzujemy nie tych ludzi, co trzeba, no to niestety potem taki kubek, że tak powiem, kibla trzeba w ogóle wypić. Co potem z takimi rzeczami w ogóle robić, nie? Oczywiście, no kiedy jesteśmy w jakimś etapie jeszcze tam niedojrzali w ogóle i tak dalej, no to też takie rzeczy się w ogóle przydarzają, nie? Ale generalnie jest to taki ważny w ogóle temat. Tak bardzo... chcemy widzieć te nadnaturalne rzeczy, tak bardzo potrzebujemy tego, oglądać w ogóle tego Boga w ogóle w akcji, że często się nie przykłada fundamentalnej w ogóle takiej prawdy w ogóle, tak. Że tak naprawdę jeśli położysz na kogoś ręce, no to odpalisz to, co w nim jest. Dokładnie. Bo każdemu będzie dodane do tego, co ma. I tak naprawdę w ogóle jak się przyglądam też różnym konferencjom, które w Polsce tak naprawdę przez lata w ogóle były, to ja naprawdę oglądam je w taki sposób, że wielu ludzi zostało autoryzowanych przez właśnie urzędników bożych nie w taki sposób, jak trzeba. Jasne. Nie w taki sposób, jak trzeba. Albo zobacz, na przykład nie zbadano w ogóle źródła w ogóle pewnych informacji, które pochodziły, bo ja równie dobrze mogłem na przykład takiej sprawy nie załatwić w swoim życiu. Tak. I dalej chodzić w duchach wieszczych. Być może by mnie jakieś wierzący trzasnął. W którymś momencie. Ale gdybym, jakbym się nie przyznał, to tak naprawdę te znaki i cuda by mnie w pewien sposób autoryzowały i ludzie by mnie słuchali. Ale kurczę, w ogóle źródło jest lewe. Tak. Nie? Ja mam taką znajomą moją bliską, która uważam, że jeśli się narodzi na nowo, to po prostu to jest to prorok. Mhm. Natomiast poza Jezusem, poza Chrystusem, to jest po prostu wieszcz. Tak. Ona po prostu wie, ale posłuchajcie, wali takimi faktami, że się w głowie nie mieści. Ja nie jestem w stanie zaprzeczyć w ogóle temu. Tak. Ja, na przykład ja znam człowieka, a ona się z tym człowiekiem spotyka i mówi, z tym człowiekiem jest to, to, to i to. Ja tylko mogę powiedzieć, ja nie mówię jej amen, tak, ale mogę tylko powiedzieć amen. Tak. Czemu ona to wie? Bo ona jest urodzonym prorokiem, ale poza Chrystusem, no to po prostu to są duchy. To szkodzi. To po prostu szkodzi, nie? Tak. No. Dlatego ja namierzając na przykład to w ogóle trafiłem, bo ja nie chcę takich rzeczy i dlatego ważna jest rzecz, żeby ludzie w ogóle jakby rozpoznali siebie, zaczęli badać po prostu i podchodzić fundamentalnie. Jeżeli na przykład coś przyszło lewego, bo ja miałem czyste intencje, ja naprawdę chciałem, ale fundament jest fundament, czyli to, że jest coś lewe, co robimy? Pokutujemy. Popełniliśmy błąd, co robimy? Pokutujemy. W ogóle nieważne, co w naszym życiu się wydarzy, na przykład, no, powiedzmy, możemy coś chlapnąć. Okej, ja nieraz tak robiłem, że powiedzmy coś walnąłem, potem wiem, że walnąłem babola. No to co robię? Przychodzę albo przepraszam człowieka, albo się modlę, Panie Jezu, żeby on zapomniał. W ogóle co mu powiedziałem, nie? No bo widzę, że źle człowieka ustawię. I to są w ogóle mechanizmy bardzo istotne. Ale wiesz co, ja chciałem się Ciebie zapytać o inną rzecz. Czy prorok jest w stanie się pomylić? Oczywiście, że tak. Dlatego jest służba sądzenia. Dokładnie. Prorok nie jest wyjęty, w ogóle prorok funkcjonuje w Kościele. Jest masa ludzi, którzy właśnie chcą być tymi oderwanymi nogami od w ogóle ciała Chrystusa. Bóg nie oderwał w ogóle ani proroka, ani apostoła od ciała w ogóle, od swojego w ogóle ciała. To jest jakaś partyzantka, która jest w ogóle, powiedzmy, z lasu, nie? Jakaś taka służba z lasu. Ale czy prorok się może pomylić? Oczywiście, że tak. I nie ma w tym nic złego. Właśnie kiedy człowiek jest zdrowy, kiedy ma fundamentalne i zdrowe podejście w ogóle do siebie, to niskie poczucie własnej wartości, że tak powiem, jest zażegnane, tak. To mnie nie boli to, kiedy w ogóle coś wygłoszę i ktoś do mnie przyjdzie, oczywiście przedstawi mi argument i powie, słuchaj, ale to tak naprawdę to jest nieprawda. Tylko czego jest brak? Brak jest sądzenia. Tak. Bo brak jest sądzenia, bo to nie o to tam chodzi, że się ludzie mylą. Ludzie się mylą. Oczywiście. Tylko chodzi w ogóle o to, że jest brak sądzenia. I takie pytanie właśnie, dlaczego mamy nie sądzić? Właśnie między innymi moją rolą jest sądzenie. Żeby sądzić właśnie rzeczy, które w ogóle są wypowiadane. I ja się na przykład tego nie boję dzisiaj, dlatego że byłam przygotowywana do tego, aby pełnić na przykład taką służbę. Czy jest to łatwe? Jest to cholernie trudne. Zgadzam się. Nie jest to łatwe, jest to cholernie trudne. Ci, którzy byliście na konferencji Cindy Jacobs, słyszeliście, że ona jako urzędnik Boży powiedziała, że często spotyka się z oporem. Ja też tego doświadczam. Czy w takiej formie jak Cindy? Nie. Nie, bo Cindy ma służbę międzynarodową, a ja takiej służby nie mam. Może kiedyś tam sobie do niej dojdę, aczkolwiek nie wiem, na tym się nie skupiam. Ale czuję wielokrotnie potężny opór. Wielokrotnie czuję, że słowo, które głoszę, jest nieprzyjmowalne. Czuję wręcz agresję ludzi w stosunku do siebie. Do kogo? I tak naprawdę nie odbieram tego personalnie, bo ja w ogóle nie odbieram tego personalnie. Dla mnie to jest tylko informacja taka, że w danej, powiedzmy, społeczności, tak, jest taki stosunek do tej prawdy Bożej. Bo to w taki sposób trzeba odebrać, nie? Tak. Nie lubią mnie! Lubią mnie, bo ja mam relacje z ludźmi. Tak. Ludzie mnie lubią, ale ta prawda Boża jest nielubiana, nie? Bo boli. Bo boli. To nie jest tak, że Tadziu ktoś wyjdzie i powie przeklęty ten, który wykonuje dzieło niedbale, tak? Bo Bóg jest alfa i omega, a wy nie dopinacie tematów do końca. W Kościele jest, nie jesteśmy tacy. Nie, no jesteście tacy, nie? Czy nie lubimy Tadzia, to nie o to chodzi. Można mieć afront do tego słowa, które na przykład przyniósł Tadzio. Ale potrzeba jest tutaj być zdrowym. Tak. Że na przykład wychodzisz, mówisz takie słowo, nikt tego nie chce przyjąć. A w ogóle, a kto ci powiedział, że będąc prorokiem przyjmą cię chodź kochany, tak, bierzemy cię dzisiaj na etat, już nie będziesz dzisiaj zajmował się kotłami, bierzemy ten dzień dzisiaj na etat, wszystko, będziesz miteczkę nosił w ogóle, będziesz mi na ucho mówił, ja ci będę płacił w ogóle pieniądze i tak dalej. To tak nie działa. Raczej, co jest o prorokach napisane? Że zawsze ich zabijali. Tak. Proroków i apostołów w ogóle zawsze zabijali, więc w ogóle zobaczcie, jak trzeba być ugruntowanym, dobrze rozpocząć, przez właściwe drzwi wejść, żeby zbudować w ogóle to swoje życie, żeby ponieść potem, ciężar, powiedzmy, ten ciężar, który de facto jest, że tak powiem, dany Tobie od Boga, tak? W sensie, że masz taką, a nie inną na przykład, takie, a nie inne na przykład poselstwo, nie? Jasne, przecież w ogóle w Biblii jest napisane na przykład taka rzecz, że oni się pytali, w ogóle przychodził prorok i na przykład wychodził człowiek i pytał się w ogóle, z czym do nas przyszedłeś. Już na dzień dobry chciał wiedzieć w ogóle, co to jest, bo mogłoby się okazać, że społeczność się rozwali, nie? Tak. Że albo go na przykład zabiją, albo w ogóle, no nie wiem, wyjawi jakieś ich sekrety, dlatego oni tego się obawiali. I teraz z czym jest problem? Problem jest właśnie z wewnętrznym konfliktem człowieka, bo jeżeli na przykład człowiek się pomylił, to powinien po prostu zdać sobie sprawę, pomyliłem się, nic więcej. Tak. Nie stoi za tym, że Ciebie nie chcemy w ogóle, czy jest w ogóle, nie wiem, jakaś inna forma przeciwności wobec tego człowieka, tylko po prostu jest to na przykład z ciała. My dobrze wiemy, że na nasze funkcjonowanie też wpływa wiele czynników. Tak. Miejsce, czas, nasz wypoczynek, nasze, powiedzmy, nie wiem, relacje w domu i tak dalej wpływają na nas, więc my musimy sami się osądzać, czy na przykład to, co byśmy chcieli powiedzieć, nie jest na przykład przypadkiem, nie wiem, podkoloryzowane, czy próbą zaatakowania podświadomym drugiego człowieka, tak, nie? Więc jakby na nas spływa odpowiedzialność, że no nie możemy pewnych rzeczy robić, ale trzeba sądzić, zarówno my musimy sami siebie sądzić, jak i innych ludzi. No nie można zrobić czegoś takiego, że każdy może powiedzieć i w ogóle my to łykamy jak karp kluchy. Tak. Jak nie sądzimy, to będzie właśnie, to wtedy ludzie przyjmują, bo można tak powiedzieć, ale to nie z Boga było i no, ja to wiem, ale nie wszyscy wiedzą. Wszyscy mogą, ponieważ poprzez proces autoryzacji, na przykład ten człowiek jest w trakcie autoryzowania się, więc jest bardziej widoczny niż inni i ci ludzie przyjmują go, bo jest. Bo gdyby on się wyrwał, nie wiem, z jakiejś tam nory i przyszedł, to powiedział, głupoty gada, niech se pójdzie, nie? A tutaj na przykład tyle rzeczy mówi dobrze, okej, a tu się na przykład wykłada i teraz co z tym faktem zrobimy? Tak, ale wiecie, bo to też jest tak często, że w ogóle ja jak studiowałam sobie i proroków i czytałam sobie różne książki właśnie o prorokach, to głoszenie proroka, ono nie jest jakieś takie w ogóle bardzo poukładane, ponieważ prorok w ogóle będzie skakał po różnych rzeczach i będzie dotykał w ogóle różnych tematów. Bo to nie nauczyciel. Bo to nie nauczyciel. Taka jest w ogóle też specjalizacja w ogóle, powiedzmy, osoby, która, powiedzmy, naucza w ogóle w sposób proroczy. Pamiętam, jak dzisiaj byliśmy kiedyś, lata temu byliśmy z Arturem na takiej grupie domowej u wolnych chrześcijan. Okay. Się często śmieliśmy, kiedyś taki młody wierzący nas zapytał, ale wolni chrześcijanie to są wolni od czego? Ja to dzisiaj mówię od wszystkiego, no tak. Od wszystkiego są wolni. Ale o co chodzi? Był tam taki człowiek, który był właśnie zwykłym wierzącym. Taki zwykły w ogóle wierzący, starszy pan, który lata temu powiedział tak cudowną rzecz, która we mnie tak zapadła. W ogóle uważam, że uwolnił na tej grupie domowej takie w ogóle prorocze w ogóle słowo, że na początku wszystko jest żywe, a po pewnym czasie może się stać martwym postumentem. Tak. I po prostu, słuchajcie, to mi po tylu latach, to słowo tak we mnie w ogóle pracuje, bo kiedy przyglądam się na różnych usługujących, na różne społeczności, na różne twory, to w ogóle każdy kościół, każda służba, w ogóle ona się zaczęła z czegoś żywego. Bo no, martwy nic dobrego żywego tak nie zrobi, nie? W ogóle wszystko rozpoczęło się z czegoś tak naprawdę żywego, z jakiegoś przebudzenia, tak, odrodzenia jednego człowieka, w ogóle powołania jednego człowieka. Ale po tym, jak ludzie w ogóle odchodzą od pewnych prawd, prawda, staje się to w ogóle martwym jakimś w ogóle fundamentem. I być może ten człowiek w moim życiu odegrał taką rolę, że powiedział, jedno słowo powiedział, które dla mnie, dla mojej w ogóle służby jest bardzo ważne, bardzo tak w ogóle istotne, bo to jest mega w ogóle takie przesłanie, nie? Tak. W sensie, które zawsze, co w ogóle jest ciężar tego przesłania. Tak. Na początku wszystko jest żywe. Prawda? A potem może się stać martwym w ogóle postumentem. Tak. Ja jakby jeszcze wrócę do tego, jakby jak ja funkcjonowałem. Ja próbowałem wszystkiego. W sensie takim zawsze, jeśli człowiek nie wie nic tak naprawdę, to niech spróbuje. Przecież my chodziliśmy wtedy na ewangelizację, tak. My robiliśmy spotkania, modliliśmy się i teraz ja siebie oglądałem też w ogóle, jak ja funkcjonuję w określonych przestrzeniach. I zobaczyłem, w pewnych przestrzeniach mi jest łatwiej, w pewnych przestrzeniach mi jest nieco trudniej i pewnych rzeczy nie mam. I w ogóle zacząłem się w ten sposób oglądać. Ja nie miałem takiego na przykład słowa, jak pamiętam, jak został do Ciebie uwolniony, że Ty będziesz sprzeciwem wobec religii. Ja czegoś takiego nie doświadczyłem. I to nie znaczy, że w ogóle człowiek za każdym razem musi mieć takie słowo. Tak. Że to jest w ogóle wyznaczyć czegokolwiek, bo nie jest. Bo jeden ma, drugi nie ma. I tak naprawdę powołanie w ogóle to nie jest od człowieka. To nie człowiek powołuje. I żeby właśnie ludzie sobie zdali sprawę, że to nie znaczy, że jak się nie wygłosi do Ciebie i Cię się nie pośle, to Ty jesteś nikim, bo to nieprawda. To jest kwestia w ogóle odnalezienia siebie, zresztą tak jak Artur powiedział, a nikt mnie nie powołał w ogóle na to, na osobę, którą jestem, i nikt nie może mnie zdjąć. I w ogóle dlaczego? Bo Bóg mnie powołał, to Bóg mnie może zdjąć. Nie? Tak. I to jest ważne, że my wewnętrznie musimy wiedzieć, że jesteśmy w ogóle stworzeni do czegoś. Jak dużych rzeczy, nie wiem, to się okaże... Może w niebie się dowiemy o tych potężnych rzeczach drobnych, których nie widzieliśmy, w pewien sposób jak ten człowiek, który Ci powiedział tak. słowo, a on na przykład za to otrzyma nagrodę, że nie bał się Ci powiedzieć, że nie wystraszył się, że nie zlekceważył tego, nie powiedział, że to jest za słabe, za małe w ogóle, że to nie jest, nie wiem, orędzie do narodu, królewskie orędzie do narodów, nie? Tylko po prostu drobna rzecz, a jakże istotna w życiu codziennym. Właśnie te drobne, małe rzeczy budujące człowieka albo stanowiące takie bezpieczniki. Ja to nazywam w swoim życiu bezpieczniki, że jest taki bezpiecznik. Tak jak Artur kiedyś powiedział, że można ludzi ze świata szukać, a nie ludzi wierzących. I to we mnie jest wbite po prostu jak w i wiem, że nie mogę odejść od Bożych prawd, dlatego że ludzie mnie mogą zweryfikować. Że to nie jest takie, że ja wszystko zakryję, schowam się w jakieś noże w ogóle swojej głowy i w ogóle i to nie będzie widoczne. Być może wyjdzie, być może prorok stanie i powie, słuchaj, jest tak, w ogóle to jest krzywe, nie? I dla mnie te wyznaczniki, właśnie takie punkty, które ktoś kiedyś mi gdzieś powiedział, czy sam przeczytałem, stanowią w ogóle jakby istotę mojej osoby, tak jak i Twojej w ogóle to, że no, nie przejdziesz pewnych rzeczy. Tak. Kochani, żeby też nie przedłużać i nie przeciągać tak. Dziwnych rzeczy, do czego chcemy Was zachęcić? Do tego, że każde powołanie ma swój początek. Taki normalny w ogóle początek. W ogóle to rozpoznanie w ogóle siebie, pogodzenie się w ogóle ze sobą jest taką w ogóle kluczową tak. rzeczą. Nikt tak naprawdę w swoim życiu nie staje się od razu urzędnikiem. Ja w ogóle powiem tak, urzędników w ogóle jest naprawdę niewielu. Naprawdę niewielu. I też bym chciała powiedzieć coś takiego, że za tym idzie naprawdę ogromna odpowiedzialność. To nie jest to, że ten urzędnik to jest ten, kto nie wiem, teczkę się w ogóle za nim nosi i wiecie, i wozi się go w tak. ogóle samochodem, bo to jest bardzo płytkie i bardzo małe, to nie o to w ogóle chodzi. Naprawdę jest za tym bardzo duża odpowiedzialność. W ogóle każdy zda przed Bogiem w ogóle sprawę, że tak powiem, z tego urzędu, który piastował. Ale taki apel w ogóle do ludzi w ogóle w służbach, nie tylko do proroków, ale w ogóle do ludzi w ogóle w służbach. Bądź zgodny z oryginałem, bądź w ogóle zgodny sam ze sobą, w ogóle nie pytaj ludzi, kim jesteś. Jeśli nie było w Twoim życiu czegoś takiego, że było do Ciebie słowo właśnie prorocze, które Cię w ogóle odpaliło, to nie szukaj tego u ludzi. Po prostu miej relację z Bogiem, bądź zgodny ze sobą, patrz na swoje pragnienia, ponieważ tam, gdzie Twoje pragnienia, tam Bóg. Tak. Tam Bóg. Realizuj to, uwalniaj w ogóle to i nie czekaj na jakąś szczególną w ogóle informację, po prostu zacznij uwalniać proste rzeczy. My w taki sposób zaczęliśmy w ogóle funkcjonować. Nikt od razu nie znalazł się na nie wiadomo jakim tam szczeblu, w ogóle to tak naprawdę nie o to w ogóle chodzi. Bóg powołuje człowieka, żeby służył drugiemu człowiekowi. Tak naprawdę, kiedy będziesz uwalniał ten potencjał, który jest w ogóle w Tobie, to na pewno znajdą się ludzie, którzy będą Cię słuchać. W następnym naszym odcinku będziemy mieli dla Was kolejnego gościa, więc bądźcie z nami za 2 tygodnie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.